Domowe sztuczki sprawią, że w prosty i tani sposób sprzątniesz mieszkanie, które od teraz będzie lśniło czystością. Jeżeli jesteś jedną z osób, która zmaga się z kamieniem w czajniku, wykorzystaj ten sposób, nie dość, że jest efektywny, to i ekspresowy. Domowe sztuczki pomogą sprawić, że twój dom będzie najczystszym miejscem. Okazuje się, że nawet niewielkim nakładem sił i pieniędzy, można osiągnąć fantastyczne rezultaty. Każdy, kto zmaga się z osadzającym się kamieniem w czajniku, powinien przetestować tę metodę. Domowe sztuczki w kuchni. Czajnik bez kamienia. Picie herbaty i kawy z czajnika, w którym osadza się kamień, nie jest ani niczym przyjemnym, ani korzystnym dla organizmu. Chociaż producenci artykułów chemicznych prześcigają się w tworzeniu środków, za pomocą których można wyeliminować kamień z czajnika, nie każdy z nich przynosi rezultaty. Istnieją aż 4 domowe sztuczki, aby na długi czas wyeliminować kamień z czajnika. Wystarczy tylko wiedzieć, który spośród produktów, które znajdują się w kuchni, można do tego wykorzystać. Cztery domowe sztuczki na czajnik bez kamienia. Pierwszą metodą, która na długi czas usunie kamień z czajnika, jest wlanie do niego szklanki octu i zagotowanie. Po upływie godziny należy dokładnie umyć wnętrze czajnika, który teraz będzie wolny od kamienia. Inną metodą, którą można śmiało wykorzystać, jest łagodniejsza opcja, mianowicie wykorzystanie cytryny. Należy wykonać dokładnie te same czynności, jak w przypadku octu. Jeszcze inną metodą jest wykorzystanie kwasku cytrynowego. Jedną torebkę produktu należy wsypać do czajnika, zalać do połowy i zagotować. Jednak w przypadku kwasku cytrynowego przed umyciem czajnika należy odczekać minimum 3 godziny. Dzisiaj grzeje, 1. Polacy dostają pilne SMS-y, ty też? Nie wolno go ignorować, oznacza ogromne niebezpieczeństwo. 2. Kim Garusin apeluje do samego prezydenta. Chodzi o skandaliczny materiał TVP. Ostatnia domowa sztuczka na pozbycie się kamienia z czajnika to soda oczyszczona. Wsyp 2 łyżki do czajnika. Nie musisz dolewać wody, wystarczy, że odczekasz około 30 minut i umyjesz czajnik. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.